Gdy obserwujemy nasz świat, gdy widzimy, jak jedni się rodzą, inni odchodzą, powstaje w nas takie wrażenie, że bez nas dalej będzie on istnieć w swojej formie, a my jesteśmy tylko małym, nic nieznaczącym elementem tej konstrukcji. Tylko że my, obserwując te procesy zachodzące tu na Ziemi, cały czas jesteśmy w tu i teraz swoją świadomością, obecnością, na tym poziomie postrzeganej przez nas rzeczywistości i nie możemy powiedzieć, jak ona się zachowa, gdy przestaniemy być w niej obecni. Moje podróże poza ciałem to nic innego jak właśnie przeniesienie tej obecności na inne możliwości widzenia, doświadczania rzeczywistości i z tamtej perspektywy mogłem zobaczyć zupełnie inną konstrukcję poziomów, światów niż ta, jaką myślałem, że jest. Życie w ciele na Ziemi przyzwyczaja nas do koncepcji widzenia ogromnego, niekończącego się wszechświata, a my przedstawieni w nim jesteśmy jako małe, nic nieznaczące w tym ogromie ziarenka piasku, a jest zupełnie odwrotnie. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, gdy podróżując poza ciałem w ciemnej przestrzeni pomiędzy światami, zobaczyłem je jako płaskie, nieruchome obrazki. Dosłownie to były płaskie, pozbawione ruchu i życia obrazy. Gdy postanowiłem w taki obraz wejść sobą jako obecnością, świadomością, to nagle on nabierał trójwymiarowego charakteru, dosłownie zaczynał żyć, był pełny ruchu i życia jak nasz świat, ale dopiero gdy ja jako świadomość dałem mu siebie. Oczywiście to nie było jednorazowe zjawisko, przyzwyczaiłem się do takiego sposobu widzenia rzeczywistości, ale co to wszystko oznacza? Tutaj znów aż prosi się powtórzyć znane w kabale prawo, że istota, świadomość, ciało, ona jest przyczyną istnienia postrzeganej przez siebie rzeczywistości. Rzeczywistość w takiej formie, jaką postrzega dana istota, odbywa się ze względu na tę istotę. Podróże poza ciałem, moje podróże, udowodniły tę teorię. Czy też prawo, ponieważ beze mnie jako świadomości, bez mojej uwagi, rzeczywistość jakby stoi w miejscu, czas nie płynie, nic się nie wydarza, to ja jestem przyczyną, powodem wydarzania się zdarzeń w przestrzeni. Beze mnie nic się nie dzieje, a to oznacza, że my jako świadomość jesteśmy paliwem dla istnienia czegokolwiek, jesteśmy najważniejsi, bez nas, bez świadomości naszej obecności nie ma nic. Gdy to zjawisko odkryłem, to zabrano mnie do miejsca, gdzie na mleczno-białej, delikatnej chmurce w ciemnej, ale przyjemnie przez nią podświetlanej przestrzeni trafiłem do mojego centrum wyboru, gdzie mogłem usiąść, a przede mną było wiele w pionie i poziomie złączonych jakby monitorów, a w nich znów nieruchome, nieżywe obrazki przedstawiające światy, życia, ale nie były to zwykłe monitory, ponieważ ja moją świadomością mogłem w nie dosłownie wchodzić jak przez jakiś portal do innego wymiaru i znaleźć się w wielkiej, trójwymiarowej, pełnej życia i form rzeczywistości. Co bardzo ciekawe, bo te monitory, obrazy, pomimo że nieruchome, to jednak w moim sercu wyzwalały uczucia, jakby pragnienia, tęsknoty i zachęcały mnie do tego, bym swoją obecnością wszedł w nie i dał im życie, dał im możliwość zaistnienia. Te wszystkie moje przygody pokazują, że rzeczywistość jest tam, gdzie ja jestem. Dzieje się to, czemu nadam swoją uwagę. A to wszystko oznacza, że ja jako świadomość jestem nierozerwalnie połączony z tym, co na zewnątrz mnie się dzieje. Bo beze mnie nic się nie dzieje, więc ja jestem wszystkim tym, czego doświadczam. Nie jestem osobą, kimś w środku, tylko całym doświadczeniem wewnątrz i na zewnątrz.